tym miejscu pokusy wyzierają ze wszystkich stron. Nie trudno tutaj popełnić grzech nieczystości. Paradoks polega na tym, że im bardziej staramy się oprzeć pokusie, tym łatwiej jej ulegamy. Grzech nieczystości dawniej określano jako rozpustę, lubieżność czy rozwiązłość. Dziś ktoś określił nasze czasy prostą formułą – podróże kosmiczne plus seks. Jesteśmy społeczeństwem dalekim od wstrzemięźliwości seksualnej. Stawiamy na otwartość, swobodę i afirmację życia. Seks stał się narzędziem zaspokajania podstawowych potrzeb. Cudzołóstwo zawsze uważano za jedno z najpoważniejszych form grzechu nieczystości. Dziś nazywamy je prosto – zdrada. Czy zawsze jest ona zła? Kogo dotyczy? Dlaczego występuje w związkach? Zapytałam o to Polaków. Dlaczego ludzie się zdradzają? Bo się nie kochają chyba. Bo jak się kochają... Bo im się znudziło być razem już chyba i dlatego. Ale... Kiedy się zdradzają? Na imprezach. Na imprezach? Tak. Dlaczego na imprezach? Ponieważ są pijani. Ja wydaje, że to jest kwestia dogadania się ludzi. Jeżeli się dogadują, no to jest dobrze, a jeżeli się zaczynają nie dogadywać i nie rozwiązują swoich problemów razem, tylko to przemilczą, no to wtedy zaczyna się robić takie coś, że zdrady wychodzą. Praza życia jest taka, że codzienne schematy i po prostu ludziom się to nudzi i dlatego szukają jakichś nowych wrażeń. Ale myślisz, że w związkach heteroseksualnych i homoseksualnych jest podobnie? Z podobnych powodów się zdradzają ludzie, czy inaczej? Myślę, że tak, chociaż jest... Ludzie twierdzą, że jest to tak, że w związkach homoseksualnych jest częściej się to zdarza, ale to jest nieprawda. Zdarza się równie często. Zdrada jest to właśnie, jest to kpina z Pana Boga. A jak myślicie, kobiety częściej zdradzają czy mężczyźni? Kobiety. Chyba porówno. Kobiety. Kobiety? Dokładnie. A z innych powodów zdradzają czy tak samo? Z takich samych mi się wydaje. Czyli częściej to jest tak, że brakuje miłości czy seksu? Miłości, seksu, pieniędzy. Socjobiologia usprawiedliwia zdradę. Zdaniem naukowców to niewierności zawdzięczamy genetyczne urozmaicenie społeczeństw i doskonalenie przyszłych pokoleń. Tyle naukowcy. My wiemy jedno. Zdrada boli. Dorota, masz ze sobą trudne doświadczenie zdrady. Powiesz nam, jak to było? 6 lat temu wydawało się, że byłam szczęśliwą mężatką. I zaczęło się zupełnie tak nietypowo. Tak? Któregoś dnia po prostu odebrałam niechcący SMS-a. Przechodziłam obok i coś mnie po prostu tknęło i odebrałam i przeczytałam bardzo dziwnego SMS-a. Zaczęłam drążyć troszeczkę. Czyli zaczęłaś poszukiwać informacji więcej. Więcej informacji, chociaż w głębi duszy wierzyłam, że faktycznie, że to ja się mylę. No niestety okazało się, że któregoś dnia po prostu podjechałam pod dom i usłyszałam właśnie, że on się zakochał. A jak to przeżywałaś w trakcie, tak wewnętrznie, co się z tobą działo? Przez pierwszy miesiąc czasu byłam wściekła. Byłam do tego, że nie wiedziałam tak naprawdę, co się ze mną dzieje, do momentu, kiedy miałam wypadek samochodowy, który był takim momentem jakby, że zrozumiałam, że tak naprawdę świat się tylko nie kończy tutaj, tak, że mam jeszcze dzieci, że mam swoje własne życie, że jeszcze nie jestem stara, że mogę sobie ułożyć, a skoro on już wybrał taką drogę i taką decyzję podjął, trudno. Ale nie będę z tego powodu płakać i obiecałam sobie wtedy, że nigdy więcej już nie zapłaczę. Często jest tak, że mówi się, że zdrada nie jest powodowana, mimo iż to jedna osoba zdradza, nie jest powodowana winą z jednej strony, tylko czasem jest, coś dzieje się złego w związku od dawna. Wiadomo, że zawsze wina leży po obu stronach, tak? Tylko ja zawsze się starałam rozmawiać o tym, pytać się go, tym bardziej, że faktycznie był jakiś taki moment, że w naszym życiu troszeczkęśmy się jakby oddalili, tak? Było dosyć dużo pracy, mieliśmy jakieś takie swoje cele, właściwie się skupili tylko na zarabianiu pieniędzy, tak? I żeśmy się mijali. Ta nowa Dorota później, to jaka się stała właśnie? Zapisałam się na kurs języka angielskiego, nauczyłam się na desce snowboardowej jeździć, zaczęłam troszkę wyjeżdżać, chodzić do kina, nawet rozmawiać z dziewczynami. Starsza córka powiedziała, że jak ty się, mamo, uśmiechasz, to jest lepiej, powiedzmy, dla mnie, tak? Bo widzę, że jesteś szczęśliwa. Czy taka się stała chyba bardziej otwarta, mi się wydaje. A gdybyś dzisiaj ktoś ci zadał pytanie, czy wolałabyś, żeby ta zdrada zdarzyła się w twoim życiu, bądź nie? Czy gdybyś mogła pozostać tą Dorotą w tej relacji, w której byłaś z mężem i być do dzisiaj taką Dorotą, a miałabyś do wyboru, no, przejść tą trudną sytuację, ale jednak być w takim punkcie, w którym jesteś, to co byś wybrała? Może takie troszkę to egoistyczne jest, ale chyba bym wolała w tej chwili na tym etapie, co jestem. Do zdrady przyznaje się co piąty Polak. Nasi rodacy też masowo się rozwodzą. W ubiegłym roku odnotowano w naszym kraju 70 tysięcy rozwodów. To 2 razy więcej niż kilkanaście lat temu. Kto zdradza częściej, kobiety czy mężczyźni? Chcę to sprawdzić. Za chwilę pokażę moim studentom film, którego nie znają. Obejrzą scenę, w której kobieta i mężczyzna się kłócą.
Powiem im, że ktoś kogoś zdradził. Zobaczymy, kogo obstawią. Czy kobietę, czy mężczyznę. Studenci oglądali film z wyłączonym dźwiękiem. Chciałam, aby ten obraz stał się punktem wyjścia do poznania ich wyobrażeń, poglądów i stereotypów dotyczących zdrady. On ją zdradził, potem miał poczucie winy. Ona miała postawę agresywną, więc prawdopodobnie to ona została skrzywdzona. On przyszedł przepraszać i się tłumaczyć, ona się wściekła i wrzuciła go z samochodu. Udało mi się zaskoczyć studentów psychologii. Większość z nich myślała stereotypowo, że na pewno musiał zdradzić mężczyzna wyrzucony z samochodu. Nikt nie odgadł, jak wyglądała filmowa historia. Jennifer Aniston była kochanką swojego samochodowego rozmówcy. Kłócili się, bo zbliżyła się ona do własnego męża. Czy wolałbyś, żeby ktoś ciebie zdradził fizycznie czy emocjonalnie? Jeśli miałbym wybierać, wolałbym być zdradzony fizycznie, jak najbardziej. Mhm. Moim zdaniem zdrada emocjonalna również też poniekąd prowadzi do zdrady fizycznej. Mhm. No i to jest tylko jakiś przedsionek ku czemuś większemu. Zdrada psychiczna to jest coś głębszego. Ta osoba musi cię poznać od środka. To na to potrzebny jest czas, a na fizyczność wystarczy 15 minut. Kolejny wniosek. Nadal uważamy, że mężczyźni częściej dopuszczają się zdrady fizycznej, kobiety zaś psychicznej. Aczkolwiek coraz więcej mężczyzn dostrzega, że boleśniejsza jest zdrada emocjonalna. Kto bez was wybaczył zdradę? Dziś już wiemy, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni zdradzają. Jednak tym ostatnim łatwiej to wybaczamy. Nie jest trudno dyskutować, ale czy sami wybaczylibyśmy zdradę? No, czyli zdradą jest co? Zdradą jest stosunek. Stosunek seksualny. Owszem. Dla jednej osoby zdradą jest stosunek seksualny, a dla drugiej wysłanie SMS-a. To zależy od osoby. A dla jakiej osoby jest SMS, a dla jakiej osoby? No to osoby dogadują się między sobą. A dla ciebie? Dla mnie? Mhm. Stosunek. A dla ciebie? Dla mnie chyba już by był SMS. Akurat jestem osobą, która ma dzieci i spotkała ją zdrada. Starałam się wybaczyć, ale drugi raz już nie może. To nie jest takie łatwe. Czyli często jest tak, że jak jest jedna zdrada, to ona pociąga ze sobą kolejną zdradę? Tak. A z czego to wynika? Dlaczego? Z charakteru partnera. Jakiego charakteru? Czy jacy zdradzają? Krótko mówiąc, brzydko mogę powiedzieć, tak. Łajdacy. Łajdacy. Tak jest. Czy ja też mam w sobie coś z łajdaczki? Jak już się dobrze rozbawię, to zaczynam wysyłać SMS-y. Czy jak wyślę SMS-a do swojego kolegi z pracy z zapytaniem, czy umów się ze mną na kawę, to popełnię grzech nieczystości? Czy może nie? Grzech nieczystości to również przedmiotowe traktowanie drugiej osoby. Cel? Wyłącznie wykorzystanie. Piątek wieczór, jestem na rogu Poznańskiej i Wspólnej. To taki warszawski plac Pigalle. Zjawisko prostytucji było i jest powszechne. Połowa klientów prostytutek w Polsce to młodzi mężczyźni. Poza tradycyjnym striptisem podczas wieczoru kawalerskiego, młodzi korzystają z usług prostytutek podczas inicjacji seksualnej. Przeciętny stosunek seksualny z prostytutką trwa około 15 minut. Jednak coraz częściej mężczyźni rezygnują ze stosunku na rzecz rozmów erotycznych lub pocałowania w policzek. Dlaczego tak jest? Zapytałam wieloletnią rozmówczynię z seks-telefonu. Jacy ludzie dzwonią na taki seks-telefon, w którym pracowałaś? Bardzo różni. Czasami dzwoni ktoś bardzo samotny, który potrzebuje rozmowy, biznesmen, który się nudzi, albo osoba, która akurat ma chwilowy kaprys i sobie wyobraża, że po drugiej stronie siedzi jakaś seksowna blondyna wymiary 90, 60, 90, no i fantazjuje o niej. A częściej dzwonią kobiety czy mężczyźni? Jacy ludzie dzwonią? Zdecydowanie częściej dzwonią mężczyźni, chociaż zdarzają się kobiety, nawet panowie pracowali przecież z nami, ale dzwoniły też dzieci, co najgorsze, i to nawet takie kilkuletnie, które doskonale wiedziały, że muszą powiedzieć, że mają lat 18 i chciały się umawiać, podawały adresy, telefony swoje. To jest najgorsze w tym wszystkim. A co wy robicie w takiej sytuacji, jak dzwoni dziecko? Najczęściej wtedy stara się człowiek zmienić temat, po prostu odciągnąć od tematu głównego. Ale mówię, rozmawia się na różne tematy, zarówno o seksie, jak i o polityce, sztuce, muzyce. To zależy, z kim się rozmawia. Dlaczego ludzie dzwonią na taki telefon? Czego tam szukają? Co chcą od was usłyszeć, dostać? Spełnienia swoich marzeń? Niektórzy dzwonią nałogowo, wydają kilka tysięcy złotych miesięcznie na taki telefon. Czasami jest tak, że ktoś szuka wielkiej miłości. No dobrze, czyli dzwonią, żeby spełnić swoje marzenia. Jakie to są marzenia? Jakie są potrzeby realizowane przez taki telefon? Co dostają od was?
Jeden facet marzą takiej typowej seksbombie, która by go przytuliła, popieściła. Inny potrzebuje po prostu bliskości, ciepłego słowa w święta, w Nowy Rok. To są takie telefony najczęstsze. Ale zdarzają się też osoby, które mają bardzo wyszukane pragnienia. Koleżanka rozmawiała z panem, który chciał, żeby wbijała w jego ciało szpilki. Póki będą osoby samotne i póki będą osoby, które nie mają możliwości spełnienia swoich fantazji, zawsze będą istniały takie telefony. Jesteśmy coraz bardziej zabiegani i coraz mocniej zestresowani. Kiedyś w przerwie na lunch szliśmy naprawdę na lunch albo na siłownię. Dziś fundujemy sobie seksualny relaks. Tylko w Warszawie kilka tysięcy mężczyzn robi wypady na tak zwane seks-lunche. Często motywem seksu na lunch to jest nie szukanie rozładowania napięcia seksualnego, a szukanie napięcia emocjonalnego. Ludzie podejmują zachowania seksualne nie tylko z powodu tego, że występuje w nich napięcie seksualne, które domaga się rozładowania. Niektórzy podejmują zachowania seksualne z uwagi na to, że tak się nauczyli w ten sposób rozładować stres i napięcie emocjonalne. Przez taką krótką, szybką możliwość przyjemności wygaszają napięcia, które zostały wykreowane w ciągu kilku godzin pracy. Dlaczego Polacy chodzą do prostytutek? Być może próbują stwarzać sobie jakieś takie pozory związku. Nie mają czasu, żeby znaleźć sobie kogoś do życia. A większą zdradą byłoby pójście do prostytutki, czy zdrada z kobietą, która fascynuje? Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, liczy się sam fakt. A jak myślicie, dlaczego coraz więcej Polaków chodzi do prostytutek? Myślę, że to jest przez to, że Polacy nie umieją się cieszyć seksem. Jest to temat często zamknięty, temat tabu. Często kobiety nie mówią o swoich fantazjach erotycznych, a mężczyźni pragną wiele spełniać i zaspokajać kobiety. I myślę, że to jest właśnie dlatego. Jeżeli coraz częściej wybieramy pocałunek i rozmowę zamiast stosunku, to znaczy, że dożyliśmy czasów, w których musimy płacić za bliskość. Jestem ciekawa, co powoduje, że ludzie kupują takie gazety. Czy to jest przypadek? A może coś więcej? Czy ja, jeżeli kupię taką gazetę, to popełniam grzech nieczystości? Czy może już go popełniłam? Co piąty mężczyzna i co trzecia kobieta przyznają się do oglądania pornografii w pracy. Dochody tej branży przekraczają rocznie 50 miliardów dolarów. Średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią to 11 lat. Głównymi odbiorcami takich materiałów erotycznych są mężczyźni, ponieważ mężczyźni są wzrokowcami, u nich zmysł wzroku jest takim podstawowym zmysłem, który wiąże się z dostarczaniem przyjemności. To tak naprawdę chodzi o szukanie przyjemności. Obcowanie z pięknem i jest przyjemnością, ponieważ wywołuje określony poziom neuroprzekaźników w mózgu. Kobiety, które są eksponowane na takich materiałach, są specjalnie dobierane, retuszowane, zatem tworzy się pewnego rodzaju ikony piękne i te ikony piękne jakby korespondują z naszym dobrym samopoczuciem. Dorośli mężczyźni robią to albo z ciekawości, albo właśnie z takiego często nieseksualnej potrzeby oglądania, porównywania. Mówi się, że młodzi czytają, a starsi potępiają. Czyżby? Wybrałam się na warszawską Pragę, żeby spotkać starsze mieszkanki. Zapytałam, co sądzą o najsłynniejszej gazecie dla mężczyzn Playboyu. Kto to czyta takie rzeczy? Mężczyźni. Czytają? O masz. No po co czytają? Przyjemność mają w tym. Tak? Patrzcie, ale mucha się rozbiera. No teraz ona tak. Po co się tak rozbierają? Po coś to po co? Lubi kasę złapać. A, dla kasy? No a ja. Dlaczego? A to jest grzech oglądać takie czasopisma, czy nie? Nie dzisiaj? Dam grzecha na ich grzech. Spoko, nie? Ciało młode dziewczyny i co? My się zastanawiamy, kto to czyta takie gazety. Panie mówią, że faceci czytają. No ponad. Jakoś zadowalają. Samo zadowalają się przy tych gazetach? No chyba tak. Czyli robią no, sobie dobrze? No nie. No właśnie, nie? Ja myślałam, że to grzech, a panie mówią, że to nie grzech przeglądać takie gazety. Nie, no jak grzech. Zależy jak się patrzy. Kto czyta takie gazety? Niech pani mi powie, kto czyta takie gazety? Czytają zboczeńcy. Zboczeńcy? No właśnie. A to grzech jest? Czytać takie rzeczy? Grzech? Czy nie wiem. Trochę jestem zawstydzona swoim stereotypowym myśleniem.
starsze mieszkanki Pragi uważają, że wszystko jest dla ludzi, w tym także gazety z roznegliżowanymi kobietami. Na słowo grzech reagują zdziwieniem. Zaraz dowiem się, skąd młodzież czerpie informacje o seksie. Rodzina? Szkoła? Internet? A może gazetki? W eksperymencie pomagał mi kolega Michał Pozdał. Oto nasze wyniki. Edukacja seksualna – 0. Kto z Was miał pogadankę z rodzicami? Tutaj również wchodzi nam to, że rodzice Wam przez lata uświadamiali różne rzeczy. Byli otwarci na Wasze pytania przez cały... Zwracaliście się z pytaniami swoich rodziców. To kto z Was? Jeszcze raz. Rodzice. Pogadanka z rodzicami – 8 osób. Koledzy, znajomi, rodzina, ale raczej osoby w Waszym wieku, czyli peer teaching. Koledzy – 10 osób. Gazety dla młodzieży – 0. Pornografia – najwięcej, 15 osób. Czyli pornografia, tak? Znajemy się. Na koniec postanowiliśmy sprawdzić, które zachowania seksualne mieszczą się w normie według młodzieży, a które poza nią wykraczają. Na pierwszy ogień wzięliśmy nowe zjawisko – galerianki, czyli młode dziewczyny, które szukają za seks sponsorów na życie. Dziewczyna w Warszawie mieszka, studiuje i odbywa stosunki seksualne za pieniądze ze starszymi panami. Jeżeli jesteście za tym, że to jest wykroczenie, przejdźcie na wykroczenie, jeżeli norma, to norma. Teraz chcielibyśmy się Was zapytać, czy ktoś z Was zmieniłby zdanie, gdybyście się dowiedzieli, że ta dziewczyna nie ma kasy, ojciec przemocowy alkoholik, czworo rodzeństwa, ona potrzebuje pieniędzy na życie i na studia, ona wie, że to jest jej jedyna szansa. Czy ktoś z Was zmieni zdanie? Tak. Młodzieży się to nie podoba. Kiedy jednak czynimy tę historię bardziej osobistą, dając więcej powodów i szczegółów takiego postępowania, pojawia się zrozumienie. W dużej grupie młodzieży sponsoring zaczyna mieścić się w normie. Wirtualny seks. Jako wirtualny seks będziemy rozumieć angażowanie się w aktywność seksualną poprzez komunikatory tekstowe, czaty, kamerki z drugą osobą czy z innymi osobami, bo liczba może być tutaj większa, po drugiej stronie gdzieś. Jak również wirtualny seks będziemy rozumieć na przykład masturbowanie się do filmów albo zdjęć pornograficznych. Co Wy na to? Norma czy wykroczenie? Teraz chcemy uszczegółowić tę sytuację i zobaczymy, czy przesuniecie się na skali, kiedy powiemy Wam, że ta osoba, która uprawia wirtualny seks, ma stałego partnera, jest z kimś związana. Młodzież reaguje podobnie na zjawisko wirtualnego seksu. Większość z nich nie ma nic przeciwko wieczornym, internetowym stosunkom. Kiedy jednak osadzamy to zachowanie w kontekst życia rodzinnego, nagle okazuje się dla większości wykroczeniem. Dopóki zachowanie jest tylko bezimiennym zjawiskiem społecznym, dopóty oceniamy je w powierzchowny sposób. Kiedy jednak kreujemy historię, która pozwala na utożsamienie się z bohaterem, wzbudza to w nas głębszą refleksję. Ocena wtedy jest zależna od własnego systemu moralnego. Ile jeszcze znalazłoby się podobnych, nierozwiązanych dylematów? Dzisiaj nie tylko aprobujemy zachowania prowokacyjne, ale też uczymy ludzi, jak skutecznie kusić do grzechu nieczystości. Zapisałam się na jedną z takich lekcji. Agnieszko, co mogę zrobić, żeby lepiej uwodzić mężczyzn? Dobre pytanie, zależy co robisz. Ale na pewno są rzeczy, które można zrobić lepiej, ponieważ mężczyźni zazwyczaj nie rozpoznają, jak kobiety dają im tak zwane zielone światło, czyli informację niewerbalną. Może podobasz mi się, możesz do mnie podejść, więc w związku z tym uważamy, że drobne spojrzenie w bok, odwrócenie wzroku, spojrzenie jeszcze raz jest dla mężczyzny wyraźną zachętą. Guzik, prawda. Mężczyźni lubią konkretne informacje. Czyli że ja powinnam po prostu tak wprost patrzeć jak mężczyźni, tak go blukać od góry dokładnie do dołu, żeby wiedział? Wtedy to będzie dla niego dokładna informacja, że jesteś nim zainteresowana. Wniosek pierwszy. Nieaktualne są już zalotne spojrzenia spod rzęs. To utrudnia odczytanie sygnału. Dziś na równi z mężczyznami mamy być dosłowne. Druga rzecz. Poprosić o jakąś drobną przysługę. To wykorzystuje kilka
technik jednocześnie. Po pierwsze, takie prawa psychologii społecznej związane z zaangażowaniem. Jak już coś zrobisz dla jednej osoby, to trudniej jest ci się wycofać z kontaktu. Po drugie, jak potrzebę mężczyzny, żeby się poczuć ważniejszym, tak? Jeżeli może ci pomóc, no to od razu się robi macho, tak? Wniosek drugi. Stara zasada, a jednak aktualna. Mężczyzna, jak każdy samiec, musi poczuć, że jest ważny. Ale jest jeden mały myk. Zanim zaczniesz rozmawiać, ułóż swoje ciało, ustaw dokładnie w takiej samej pozycji, jak stoi facet. Jeżeli ma założone ręce, ty też zakładasz ręce. Jeżeli nie ma, nie ma. Stajesz i w tej samej pozycji ciała zaczynasz z nim rozmawiać. Marzenie o duchowej jedności rozpoczynamy od dostosowania postawy ciała do wybranego obiektu. Ważna rzecz, rozmawiać o nim. O nim? O tym, co go interesuje. O tym, co on robi. Potrzebujesz tego, żeby się troszeczkę dowiedzieć o tym, jak działa jego umysł, jakby żeby wywołać w nim odpowiedni stan. Mok? Obiekt pożądania, sztuka uwodzenia, techniki, narzędzia, skuteczność, coś, co dawniej zwano miłością od pierwszego wejrzenia, staje się niemal dziedziną nauki. Coraz częściej zapominamy, że mamy do czynienia z drugim człowiekiem, który składa się z żywych emocji i spontanicznych reakcji. Stosunek płciowy nie musi być dziś aktem duchowym. Wystarczy, że zaspokaja potrzeby, rozładowuje napięcie. Może nie mieć ciągu dalszego, nie musi zawierać w sobie żadnej obietnicy. Trudno sobie wyobrazić singlowanie bez przygodnego seksu. Bartek, więc byłeś przez parę lat aktywnym singlem. Jak to było? Jak wyglądało twoje życie? Jaki prowadziłeś styl, tryb życia? Liczyło się dla mnie przede wszystkim zdobycie jakiejś kariery i osiągnięcie jakiegoś sukcesu. Wytyczałem sobie pewne cele i chciałem je realizować. I byłem totalnie zaślepiony właśnie tym sukcesem i osiągnięciem tego sukcesu. Nawiązywałeś jakieś bliskie relacje w tym czasie? Tak, no miałem mnóstwo znajomych, do tej pory mam mnóstwo znajomych i kolegów, koleżanki, przyjaciółki. No i generalnie była praca, aktywna forma wypoczynku, mnóstwo sportu, dużo imprez, czasami no dobiegło rana i no i to głównie tak wyglądało. A miłość w tym czasie? Nawiązywałeś jakieś związki z kobietami? Jakie to były związki? No akurat przez parę lat nie myślałem, ja nie szukałem nigdy nikogo na siłę. A czy dzisiaj jesteś już szczęśliwym małżonkiem, świeżo upieczonym? Tak. A jak patrzysz na swoje środowisko wokół siebie, to jest więcej tam właśnie takich wolnych strzelców singli, czy więcej już takich zaręczonych, czy związanych? Koledzy dużo wcześniej niż ja zawarli związki małżeńskie i dzisiaj się to wszystko sypie. I dzisiaj są singlami po przejściach. Optymistyczne jest jednak to, że żaden szczęśliwy małżonek nie zamieniłby swojego małżeństwa z powrotem na beztroskie singlowanie. Czyżby nadal seks pełen miłości lepiej smakował niż obojętny akt seksualny? Tak się zastanawiam, co jest właściwie dzisiaj grzechem nieczystości. W prawie jest napisane o zdradzie małżeńskiej, nie cudzołóż. Ale ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa. Jakie to jest nieczyste patrzenie? Nieczyste jest wtedy, gdy uprzedmiotawia człowieka. Gdy traktuje drugiego człowieka jak przedmiot użycia seksualnego. A jeżeli przeniesiemy taką sytuację do życia i załóżmy, jestem osobą samotną, od pewnego czasu nie nawiązuję żadnych związków seksualnych, mam w tym obszarze duży poziom braków, no i jestem w miejscu publicznym, widzę atrakcyjnego mężczyznę i natychmiast wpada mi pierwsza myśl, która mi wpada, no chciałabym uprawiać seks z takim mężczyzną. Pociąga mnie ten mężczyzna. Gdzieś tam myślę o nim w sposób przedmiotowy. Ja chcę po prostu zredukować swój popęd, tak zaspokoić swoją potrzebę, rozładować swoją energię w trakcie bliskości cielesnej z drugim człowiekiem. Czy wtedy popełniam grzech? Wtedy można to nazwać nieczystością. Nawet trzeba nazwać nieczystością, jeśli tak się traktuje kogoś, drugą osobę. No bo też z drugiej strony seksuolodzy mówią, że brak kontaktów seksualnych prowadzi do takiego poziomu frustracji, że dochodzi często na poziomie jednostki do zaburzeń seksualnych u człowieka, tak? Nieuprawianie seksu przez jakiś dłuższy czas, życie w takiej deprywacji, kiedy mi to bardzo przeszkadza, powoduje, że chorujemy.
Czy więc skorzystanie z na przykład usług prostytutki w takiej sytuacji jest grzechem, czy jest tym, że dbam o swoje zdrowie? Tak się zastanawiam, czy ja jestem zdrowy. To już 15 rok, jak jestem w zakonie. I na swoim przykładzie i na przykładzie wielu ludzi śmiem twierdzić, że twierdzenie seksuologów, że to z konieczności prowadzi do zaburzeń, jest fałszywe, zwyczajnie. Mhm. Może prowadzić oczywiście, ale to nie jest jedyna czy też główna przyczyna zaburzeń. Powiedziałbym, że zaburzenia pochodzą z innych rzeczy niż braku kontaktu seksualnego. Mhm. Inaczej trzeba by było uznać wszystkich, którzy są samotni i nie uprawiają seksu, za dewiantów czy też, nie wiem, nienormalnych. A jednak wydaje się, że wielu ludzi potrafi z tym funkcjonować i świetnie sobie z tym radzić. A jeżeli mamy taki związek, w którym, czy małżeński, czy nie małżeński, w którym umówiliśmy się na to, że się nie zdradzamy, tak? Mhm. Na to, że jesteśmy sobie wierni. Ale jest taka sytuacja, że partner nie wywiązuje się ze swoich obowiązków seksualnych, tak? Wykręca się bólem głowy od miesięcy, nie ma go, jest nieobecny i my tkwimy w tym braku. Czy wtedy skok na bok tak zwany, czy to jest grzech? Czy taka zdrada jest grzechem? No, jeśli chodzi o naukę Kościoła, to oczywiście, że jest grzechem, bo jesteśmy zobowiązani do wierności. A czy to nie jest tak, że ten partner mój też na przykład w małżeństwie przysięgał, że będzie o mnie dbał i że będzie zaspokajał moje potrzeby? I czy nie jest tak, że on również nie dopełnia swojej przysięgi małżeńskiej? On nie dopełnia swojej przysięgi małżeńskiej i wtedy to nieco by zmodyfikowało odpowiedzialność takiej kobiety. Jednakże nie możemy przyjąć za normę, że jeśli ktoś nie wywiązuje się z obietnicy, czy też jeśli ktoś kłamie, to ja powinienem kłamać, czy też jeśli ktoś jest niewierny, ja powinienem być niewierny.